Cześć! Witam Was na moim kanale Walić ten frajerski kloc! Bo tak naprawdę to nie. WTF! Cześć! Witam Was moje fany w kolejnym odcinku na moim kanale. Jak wiecie, lub też nie wiecie, bo jesteście tu nowymi widzami, ale mam nadzieję, że subskrypcja już dawno jest kliknięta, ten przycisk już dawno ma właściwy kolor i obserwujecie mnie tutaj, bo kliknięcie jest dzwonek. Natomiast kiedyś o tym pisałem, ale cały czas pomimo tego, że minął miesiąc, pojawiają się na ten temat pytania. Nie do końca wiem czemu, bo kiedyś wam tłumaczyłem, jak widzieliście, zmieniła się nazwa, mianowicie rozwinęła się nazwa, mianowicie konkretnie już 100% z nazwy WTF Kloc zmieniło się na w ogóle to fajny kloc. I teraz mnie pewnie zapytacie, a czemu tak się w ogóle stało? Ja to tłumaczyłem, ale powtórzę jeszcze raz. Stało się tak głównie dlatego, że, znaczy nie chcę mówić, że nie wiedzieć czemu nie wiem, bo trochę się mogę domyślać, natomiast bo otrzymywałem taką informację już nawet zresztą od samego YouTube'a, nazwa WTF była cały czas traktowana wrogo, cały czas traktowana źle i w efekcie tego YouTube albo mi cały czas obcinał w jakiś sposób zasięgi, w sensie nie to, że po nazwie zmian nagle to skoczyło, ale po prostu czasem miałem tak, że wstawałem rano i miałem po kilka maili od Google'a z informacją, że film narusza, prawda, ich jakąś tam politykę. No i ja nie wiedziałem czemu, bo zdarzało się na przykład to też przy najbardziej grzecznych i bezpiecznych klockach, gdzie nawet sobie specjalnie nie żartuję, czyli na przykład przy Playmobil i tak dalej, i ja kompletnie nie wiedziałem, o co chodzi. Zajęło mi większą, dłuższą chwilę gdzieś tam jeszcze rozmów i się dowiedzieć, o co chodzi, i poszło o to, że generalnie pojawia się tutaj WTF i jakby, no wiecie co znaczy w oryginale WTF oczywiście, no i jakby kurczę, no doszliśmy do tego, że faktycznie ta zmiana może trochę pomóc, no i faktycznie gdzieś tam pomogła, w sensie tak jak mówię, no gdzieś tam zasięgi dalej nie są takie, jakie być powinny, ale przestałem otrzymywać codziennie, czy przynajmniej kilka razy w tygodniu maile od Google'a, czy YouTube'a, że prawda, mój kanał narusza ich politykę i jest zły, jest B, bo przyznacie sami, że nie jest zły, bo nie oglądacie złych kanałów, bo prawda? Przy okazji mam nadzieję wytłumaczenia tego dość dobrze. Padło faktycznie kilka odpowiedzi, a czemu kanał nie nazywał się tak, a czemu nie tak? A czemu nie tak? Przecież to byłaby taka lepsza nazwa. No starałem się mimo wszystko, moi drodzy, zostać przy w miarę tej nazwie, która była, tym bardziej, że niejednokrotnie rozwijałem przecież ten skrót jako w ogóle to fajny kloc, więc jakby to było logiczne, że tak też zmieniłem nazwę i tak zostało. Natomiast przy okazji zrobiłem taką ankietę i zapytałem Was, jak Wy byście zmienili nazwę kanału, jak według Was powinien kanał brzmieć. No i oczywiście to, co słyszeliście w intrze, to była jedna z takich propozycji. A jakie jeszcze były inne propozycje? Dobra, czas nagrać interko. Nie do rytmu w ogóle. Lele za... A co jak będę nie tylko lele pokazywał? Cześć, witam Was na kanale. W ogóle da się bawić tym klocem? Czekajcie, jak to leciało? W ogóle da się bawić tym klocem. Chyba tak to leciało, więc witam Was na kanale. W ogóle da się bawić z tym klocem? Synek, synek! Co mama? Stary wrócił za podróbkami! Okej, fajnie, będzie się czym bawić. A gdyby tak po prostu klocki z Chińczyka? Dobre. Ale w sumie co jak kupię klocki nie w Chińczyku, bo tu się nie tylko chińczykowe pojawiają. Nie, pomyślmy jeszcze. Tato, co tu tak śmierdzi? Ten kloc ma moc! A gdyby tak wielki, tani fotel? Nie, kurde, ej, wiecie ile ten fotel kosztował? Nie był tani na pewno, więc nie, to nie. No dobra, czas zagrać intro, tylko jak zagrać? Lele i ja to para na 102. Dobra, lele i ja to para na 102. Tylko znowu, jak nie będzie lele, to co wtedy? A może po prostu jaki kloc taka nazwa, czyli WTF kloc! No i tak, moi drodzy, no kilka takich ciekawych nas podrzuciliście. Ja jednakże, tak jak mówię, postanowiłem zrobić to po swojemu.
Tym bardziej, że tak naprawdę no, nie chcę już więcej zaczepek ze strony YouTube'a, bo jeszcze by mi tego do szczęścia brakowało, by mi ten kanał usunęli, więc nieryzykownie podeszłem do tematu, jak widzicie, wy kilka ciekawych nazw podesłaliście. Mam nadzieję, że ta kwestia jest w końcu wyjaśniona. Nie wyjaśniona jest jeszcze jedna kwestia, która też się dzieje na kanale, mogliście nie do końca zauważyć, mianowicie nastąpiła lekka zmiana. Cofnęliśmy się poniekąd do dwóch filmów tygodniowo, z trzech. Natomiast trzy jeszcze będą, tylko chcę zrobić tak, że trzy filmy tygodniowo będą w momencie, kiedy będzie jakiś serial się dział, czyli będą dwie recenzje plus jeden serial, a dwie recenzje są tylko i wyłącznie, jeżeli serialu nie ma, czyli jeżeli nie ma serialu, to mamy film wtorki, piątki, jeżeli będzie serial, to będzie wtorki, piątki oraz niedzielę film, także bierzcie też to pod uwagę, że ta liczba nie zmalała, dlatego że mi się już nie chce czy coś, po prostu jakby tak chcę robić, bo też wiecie, co za dużo chińskiego kloca, to śmierdzi, tak jak było na filmie, wiecie doskonale. Dzięki za bliskie tutaj subskrypcje, zawsze przypominam, jeżeli jeszcze jej nie zostawiacie. No i mam nadzieję, że widzimy się wkrótce, oczywiście w kolejnych odcinkach. Bye!